W kategorii pań. Trzecie miejsce. Jędrzejek Genovefa, Zakład Linii Kolejowych Szczecin. Drugie miejsce. Krystyna Kajzer, DOM Poznań. Wygrała Anna Kuciak. Brawo! A u nich też jeden był ale wygrała. A wyjdzie. Dziękujemy bardzo. Zdjęcia, zdjęcia. Zatem nie możesz do pani. Nie, Proszę Państwa, jeszcze taka uwaga. Niestety starzejemy się. Starzejemy się na medalach. Takim małym druczkiem jest napis junior lub kobiety. I się okazuje, że wszystko wymieszane. Ale ja wręczę do końca i prosiłbym... Dobrze. To będzie bardzo miła chwila wymiany, prawda? Wymiana koszulek będzie. Dobrze, może inaczej, zanim zacznę o seniorach. Ja bym poprosił panie, czy niech sprawdzą, czy mają dobre rzeczy w pewnym. Nie, dobrze. Nie, nie, tu jest pani ma seniora. To proszę przyjść do nas. Drugi medal dostanie. Za drugie miejsce, tak? Junior za pierwsze. Proszę bardzo. Jesteś nagrana. Drugi medal już. Ja miałem nadzieję, że wy powymieniacie się sami, no ale była taka potrzeba. Ja tego nie chciałem mówić. Kogo wybrać? I w kategorii panów. Tutaj było po 8 zawodników, a w kategorii panów było 25. Nie wiem, też pierwszą trójkę przeczytam. Trzecie miejsce. Kalinowski Sławomir, Zakład Linii Kolejowych Wyszło. Drugie miejsce. Antkowiak Janusz, Zakład Linii Kolejowej Gdynia. Na pewno zdecydowanie największa waga, ale punkty się liczą. Nam do drużyny zabrakło. I zwycięzcą został pan Marek Przemniczka, DOM Poznań. Kilkunastu zawodników miało lepszy wynik, ale punkty się liczą. I mamy teraz tak, klasyfikację największa ryba. I największa ryba, powiem od razu, największą rybę złowiła pani. Czyli kobieta wygrała. Największa rybę leszcza o wadze 490 gram, pani Elżbieta Kirsznik. Grupatorem nagrody była Komisja Zakładowa Solidarności. Chyba wyczuli, że ta zawodniczka była. Ale to zostałem taki nakaz.